Witam, tym razem już po prostu z warsztatu. Chciałem przedstawić świeżo ukończony instrument. Jest to szpinecik Ottavino. Kopia instrumentu, który znajduje się w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, datowanego na około 1595 rok. Jest to właściwie miniaturowy klawesyn. Jego korpus jest wykonany z mahoniu, płyta rezonansowa świerkowa, białe klawisze jaworowe, ciemne z palisandru. Podobnie jak w klawesynie, dźwięk uzyskujemy tu przez szarpnięcie struny. Na końcu każdego klawisza znajduje się maleńka deseczka, którą się nazywa skoczek, w której jest umocowane piórko, niegdyś wykonywane z kruczych piór, obecnie najczęściej z tworzywa sztucznego. Kiedy puścimy klawisz, malutki kawałek filcu, który znajduje się w skoczku, tłumi strunę, aby nie drgała więcej. Instrument ma skalę 4 oktaw. Z tym, że najniższa oktawa jest to tak zwana oktawa krótka. To rozwiązanie było stosowane w XVI i w XVII wieku w instrumentach klawiszowych bardzo często. Po prostu najniższa oktawa nie miała wszystkich dźwięków, tylko C, D, E, F, G, A, B, H i C. Pozostałe oktawy oczywiście były chromatyczne. Proszę wybaczyć nieudolną prezentację. Pomimo wysiłku kilku nauczycieli nie udało mi się w zadowalającym stopniu opanować gry na instrumentach klawiszowych. Jeśli natomiast chcą się Państwo dowiedzieć czegoś więcej na temat tego oraz innych wykonywanych przeze mnie instrumentów, proszę pisać na adres instrumenty@odwa.pl.